W normalnej nomenklaturze technicznej można by było powiedzieć, że jest to ściąganie drążka wyciągu górnego, akurat tutaj można powiedzieć do karku. Tak szczegółowo powiedzmy, że jest to trening na najszerszy grzbietu z wykorzystaniem maszyny Hammer w pionowym ruchu. No są to ramiona niezależne, więc tutaj można by było sobie po prostu trenować jedną lub drugą stroną. Jeżeli trenujemy równolegle w tym samym momencie dwoma ramionami o takim samym ciężarze, no jest to utrudnienie, że po prostu każda z części ciała jest zmuszona do po prostu jeszcze dodatkowej pracy nad koordynacją. Ma to dodatkowy wpływ pozytywny, taki, że mięśnie po prostu pracują w głębszych zakresach. No i często u osób na początku, początkujących jest to utrudnienie, bo nie mają tej zgranej koordynacji ruchu. Może to być wręcz utrudnienie tak niewygodne, że będą mieli problem z treningiem. No oczywiście no tutaj zalecam od początku, jeśli ktoś ma dostęp do takich maszyn trening, bo jest to urozmaicenie o tyle odmienne, że po prostu wprowadza taki element zaskoczenia dla mięśni. Tu już przenoszę tułów nieco do tyłu, mam bardziej, oddziałuje na, można powiedzieć, porównawczo do ściągania tego tych drążków do przodu, czyli tak jakbym trenował ściąganie wyciągu górnego do klatki. Bardziej przenosi się to już na najszerszy grzbietu. W tamtej fazie pracowały tutaj elementy wnętrza pleców jeszcze dodatkowo. To ma wpływ na większą masę mięśniową, taką wizualnie, która poszerza plecy. Ja stosuję różne metody i różne techniki, więc dlatego pokazuję Wam tutaj akurat takie zastosowanie. U nas w siłowni Future Buddy na Robotniczej jest ta maszyna dostępna, więc akurat my to zastosowanie mamy. Jest wygodne też tutaj w tej maszynie to, że rączki są obrotowe, nie męczą się przed ramiona, co w wielu takich maszynach tego typu, na przykład jak w tej, już jest utrudnieniem, bo większe ciężary będą sprawiały nam problemy, bo nadgarstek po prostu cierpi. Tu mamy kolegę Michała, który jest nieco mniej zaawansowany zawodniczo, czy można powiedzieć treningowo. Widać, że troszeczkę jest źle to ściąga, bo ten ciężar jest ściągany poniżej linii nawet barków. Wystarczy to ściągać tylko do poziomu uszu i będzie już sprawa załatwiona, bo tutaj no, ten zakres ruchu też musi być jakiś z odpowiednim końcem. No raczej sylwetka tu też nie sprzyja. Trzeba być troszeczkę jednak albo wyprostowanym, albo ta głowa powinna być wyprostowana. No Michałowi nie mamy co zarzucać. Jest to wiadomo początkujący. Chciałem po prostu wprowadzić taki element zróżnicowania, żebyście widzieli, na czym polega błąd.